Witam na 19. edycji konkursu talentu informatyczny. Serdecznie witam gości, uczestników i opiekunów. Konkurs talentu informatyczny to konkurs z dużą tradycją. To już po raz 19 się spotykamy, w przyszłym roku świętujemy jubileusz. W tym roku konkurs został objęty honorowym patronatem przez wojewodę dolnośląskiego, przez kuratora dolnośląskiego oświaty oraz przez pana prezydenta miasta Wałbrzycha, jak również od tego roku, znaczy mam nadzieję, że od tego roku już na stałe, mamy partnera, to nie jest konkurs, tylko organizowany przez szkołę, jest organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Kadetskim z Wałbrzych i chciałam powitać bardzo serdecznie gości, którzy nas zaszczycili, z panem wicewojewodą Kamilem Krzysztofem Zielińskim na czele. Serdecznie witamy. Przedstawicielem kuratorium panią Anną Kwiatkowską. Witamy również panią kierownik Biura Edukacji, panią Annę Elżbieciak-Stec. Witamy pana radnego miejskiego, ikonę wałbrzyskiego sportu, jak również naszego nauczyciela WF-u pana Rafała Grabowskiego. Witamy naszych partnerów w organizacji konkursu, przedstawicieli Stowarzyszenia Pepper Spray, pana Kajtana Dudczaka i pana Krzysztofa Neumana. Chciałabym poprosić pana wojewodę o słów na rozpoczęcie okruchy dla młodzieży. To się nie, jak pan premier zobaczy, że ja chyba u hakerów siedzę, to słuchajcie, jeszcze nie, jeszcze nie z roboty zwolnił. Ale szanowni państwo, panie premierze, bardzo dziękuję za zaproszenie. No i droga młodzieży, słuchajcie, jak byłem w naszym wieku, to myśmy jeszcze świeżo byli właściwie pod komodorem, tak? Także czasy się trochę zmieniły. Jak z Rafałem wróciliśmy z panem radnym już dzisiaj do liceum, to bardziej nas piłka interesowała niż komputery. No ale czasy się zmieniają i prawda jest taka, że wszystko dzisiaj w świecie na waszych pięknych umysłach będzie stało postać musi. Od tego, co mamy w kieszeni, właściwie ja mam trzeci, słuchajcie, mówię o telefonach komórkowych, jeden z głowy, jeden z trzeci, tylko dla żony. Bo słuchajcie, wszystko to, co chociażby w moim urzędzie, 900 pracowników, wszyscy na komputerach, no i wszyscy płaczą, dobrze się wiesza, bo nie działa, bo, no, ale młodzi ludzie, no, mówiąc wprost, słuchajcie, nie chcą przyjść do urzędu, idą gdzie? Do IBM albo firm informatycznych. Z jednej strony rozumiem, bo więcej płacą, z drugiej strony państwo polskie nasze też stoi na informatyce. Prawda jest taka, że no, też w tym kierunku wszyscy, że tak powiem, myślą, żeby też te właśnie wasze piękne umysły ściągać do administracji rządowej, a wyzwanie jest duże, bo popatrzcie, że z poziomu zabezpieczenia, z poziomu wojskowości, z poziomu służb publicznych potrzeba jest absolutnie dobrych, a właściwie chyba, że najlepszych informatyków i mówiąc też tak po cichu między nami, konkurujemy, próbujemy konkurować z dużymi firmami. Czasem przydają się też hakerzy, patrzę tutaj na członków zarządu, bo jednak popatrzcie, że i nawet na gruncie edukacji, ile mamy alarmów takich fejkowych, fałszywych, tych zgłoszeń, ciężko namierzyć. Serwery z całego świata się, mówiąc tak kolokwialnie, grzeją. Tak dzisiaj jest świat, dlatego powiem wam tak, droga młodzieży, cała nadzieja was. To dla mnie zaszczyt i honor dzisiaj z wami być. Dziękuję wam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
pan kierownik posłuchuje prezydenta? Pan radny. Albo pan radny. To pan radny. Dobrze. Mi bardzo miło jest powitać państwa przy spokojnej drogi. Powiem wam zawsze na początku, że jestem nauczycielem, dopiero później na swoje kolejne funkcje. Tak jak powiedziałem, to ciężko jest dodać coś po panu wojewodzie. Faktycznie wyczerpuje każdy temat do granic możliwości. Natomiast naprawdę trzymamy kciuki. Cieszymy się, że jest to już 15 edycja. Życzę powodzenia wszystkim. Tyle. Wszystkiego dobrego. Siedziałem też na tej sali i mój pierwszy pendrive miał chyba jeden giga, obecnie ma 100, tak, i jest powolniejszy. To jest ważne i o tym powinniście pamiętać, bo to się nie zmienia, to gospodarka oparta na wiedzy. I to od waszych głów zależy, jak się zmieni rzeczywistość, która nas będzie otaczała za 10 lat, za 20 lat i czy nasz region wejdzie w nową rewolucję przemysłową i będzie jej beneficjentem, czy znowu będzie jej ofiarą. W związku z tym na prośbę pani dyrektor postanowiliśmy zostać partnerem merytorycznym, po to, by pomóc wam zwiększać poziom waszej wiedzy, byście mogli spokojnie konkurować z waszymi rówieśnikami, czy to rozkłada, czy też na przykład w Krzemowej Doliny. Bo takiego problemu nie ma, byście mogli dać. To musimy zrobić. Na dzisiaj ja wam życzę w takim razie powodzenia i żebyście wszyscy przyjmowali poziom. Oczywiście są lepsi, najlepsi, ale myślę, że tutaj gramy i jesteśmy, no na ten moment jesteśmy wszyscy wygrani. Takie wszystkiego najlepszego trzymać. Bardzo zaproszony z wielkością dla konkursu. W naszego konkursu ja dałam przedstawię techniczną stronę, jak organizacyjnie będzie tutaj. Za chwilę zaproszonych gości poproszę z panią Lisę Jadwigową, która chwilowo wyręczy ugościmy państwa w prawie. Państwa opiekunów zapraszamy również na poczęstunek do biblioteki. Oddam państwa w ręce pani Młyńczy, która się państwu zaopiekuje. Mamy również przygotowaną mapę, tak? Na górze pokaz drukarki 3D. Również dla państwa opiekunów, dla państwa gości możemy chętnie zaprosić na taki pokaz projektowania i użycia drukarki 3D. Także tu państwo się zaopiekują wami. Natomiast uczestników za moment oddam w ręce pana Henryka Cywilera, który prowadzi was w to, jak technicznie będzie wyglądał konkurs i co dalej. Trzymam za was kciuki. Już to, że tu jesteście, jest naprawdę dużym wyróżnieniem, bo to znaczy, że czujecie się na siłach stanąć w szranki z najlepszymi informatykami młodymi. Pamiętajcie, że dyplom, który otrzymacie dzisiaj, dyplom uczestnictwa, to już jest kryterium różnicujące przy przyjęciu do naszej szkoły. Dużo dla nas znaczy, więc przynoście je razem z dokumentami, bo liczę, że się spotkamy w końcu ponownie. A na razie trzymam kciuki za powodzenie. I do zobaczenia na zdaniu na kurs. Państwo, dziękuję. Za chwilę pani. Dobra.
stało. Zakończyliście pracę według tego zegara. Z waszej grupy 10 osób w super dziwnych sytuacjach, może to być 11, awansuje do drugiej pory do ćwiczeń praktycznych. O awansie do drugiej rundy zadecyduje liczba punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów godzina zakończenia pisania przez was tego testu. Stąd odnotowujemy godziny zakończenia waszych prac. Jasne? Wszyscy mają też do pytania? Długopisy. Nie, no ja mam jeden tylko. To nie będzie potrzebne, bo będę godzinę pisał. Bardzo proszę jeszcze raz ładkę, bo nie mam długopisu. No chcemy na sztuki to policzyć. Jedna przed chwilą 5 osób było co najmniej. Jak jedna, bo nie ma gdzie chodzić.